Nie wiem, co ja robiłem, bo już nie pamiętam. A dziury chyba kopałem. Tak, pamiętam. Teraz pamiętam. Już. Teraz pamiętam, że dziury kopałem. Dziury kopałem. Ja już nie pamiętam, jak się w to grało. W sumie nie wiem, czy chciałem mieć impostora na początku, bo on jest taki złośliwy. Trochę. Wiecie, o co chodzi. Co nie? Znalazłem oba ciała w medyku. O kurde. Tam dużo ludzi było. Byłeś Bloody ty, ja byłem, Diabeł był, ja Bloody'ego widziałem krótko z rundy. A gdzie? Tak, ja wybiegłem już z meda, jak było zgaszone światło. Właśnie z meda wszyscy wybiegli tak naprawdę. Wiem, że Diabeł na pewno tego nie zabił, bo on był pierwszy przy drzwiach. Tak, ja wybiegłem pierwszy, jak zgasło światło, mówię nie, chcę skończyć jak zwykle. Może dlatego właśnie i skończył jak zwykle. Czyżby impostorzy się zlitowali nad Diabełem? To było ciało Mandzia czy Zachy? Obu. Zacha leżał jakby na środku. Zacha leżał jakby na środku, Meda, a Mandzia leżał przy drzwiach przy dekontaminacji. A co jeżeli Diabeł jest wbiegłem do dekontaminacji, wbiegłem do niej i za mną nikogo nie było. No w sensie był prąd, więc mało nie widział kogoś obok mnie. Gdzie był Diabeł? Obiegłem od razu do specimena, więc to musiało paść super niedawno. Światło, wybiegłem do lewych drzwi i wbiegłem od razu na światła. Tak, on biegał na światło. Ja Diabła nie widziałem. No tak, i mamy sprzeczność informacji. On tam był. On tam był, Karigoda. Spokojnie, ja pamiętam, bo ja też potem biegałem i był też... Dobra, kogo bijemy? Brock, który się cofnął do Meda. Ja za nim pobiegłem na chwilę, ale potem się cofnąłem, nagle Brock tam wbiegł i znalazł ciało. Czyżby Brock jednak by self-reporta walnął? Brock? Czy walnąłeś z self-reporta? Nie dał w sensie zauważmy, że są dwa ciała, tak? Więc może, ale może, ale nie, bo może jedno ciało było wcześniej i Brock tam, ktoś szedł, na przykład Brock przed kimś i Brock walnął drugie i tak, o dobra, teraz zgłoszę ciała, bo Brock są dwa. Brock w zgaszonym świetle tak się dziwnie zachowywała, czy przed zgaszonym świetlem tak kurde nagle skręcił w moim kierunku, przed zgaszonym świetlem potem zaczął za mną lekko biegać. Ja się trochę obawiam Brocka. Strach. Ale jakby automatycznie to osób, lepiej to skupnąć. Ale wszyscy praktycznie byli w tym medyku, cholera. Ja mówię, nikogo nie widziałem w deko do tego. W deko do specimenu. A na ilu gramy impostorów? Na dwóch? Na chyba standardowo. A gramy na tego glitcha? Dwóch impostorów może być glitch chyba. Oj, no to to jest w ogóle już przerąbanko w takim razie. Nie, to chyba za dużo, na 9 osób. A nie, na 9 osób to bez sensu, żebyśmy jak glitcha grali. Ma zaraz guzik chyba, więc będzie dziesiątka. Będzie. Dobra, może gadajcie o grze. No dobra, znaczy no nic więcej tutaj nie dojdziemy. Gówno wiemy, na pewno nie mi się wydaje, że nie zrobił tego ani Karigona, ani Diabeu, którzy pobiegli do świateł. Mi Brock śmierdzi kupą no, trochę. No mi strasznie. Brock strasznie śmierdzi. Też tak uważam. I Bloody, albo wszystkiego skarżę, ale Bloody zawsze śmierdzi kupą. A Bloody, gdzie ty pobiegłeś? Ty pobiegłeś do specimena na początku, jak zawsze? Nie, właśnie nie pobiegłem do specimena. Wybiegłem, ja się z Enigmą na końcu minąłem, to jest wejście do Office'a. Tak, jak drzwi były zablokowane i nie, ja go stoję na Diabo, bo ja go nie widziałem. Tam gdzie mówił, że był. Nie, Karygoda, mówię ci, on tam był. Ja był, jest czysty, mówisz, no to tam nie jest, widziałeś? Dzięki. Tak. Tu. Tu. Karygoda. Karigoda. Ta 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 ta. Karigoda. Ale beznadziejna sprawa. Znalazłem ciało. I dziurę minerową znalazłem również w medyku. Aha. Ogólnie tak. Kto gdzie był? Może tak. Bloody? Ja teraz jestem przy Weaponsach. Diabeu?
Ale gdzie jesteś? Jeszcze raz, Bloody? Przy Wibonsach. W środku? Nie, nie w środku, przy. Okej, okay, ja jestem wy. Enigma? Ja refuelowałem coś, w sensie napełniłem kanister jeszcze w poprzednim, tym, przed poprzednim głosowaniem i do góry pobiegłem i coś refuelowałem, nie jestem pewien co. A którą stronę refuelowałeś? Tą, którą znalazłem, gdzie była strzałka, szczerze mówiąc, że nie mam pojęcia, którą... Pierwsza czy druga? To był drugi task, bo swipnąłem kartę pierwszą. Ale druga, napełnienie paliwa, drugie czy pierwsze? Pierwsze. No to w górną lewą byłaś. Tak. No też dlatego też się chciałem spytać, gdzie był dokładnie. Nie, no pierwszy jest prawo, prawo. Dostał w łeb. Znaczy, mówiłem, że do przodu, znaczy do góry biegłem. Ja się zaraz... Kurwa, dwie są do góry, więc się nie popisa wiedzą za bardzo. Gdzie jestem? No, gdzie jesteś, Graf? Teraz jestem przy śmieciach. Otworzyłem od dołu drzwi. I właśnie wbiegłem, bo chciałem zrobić taska przy drzewku. Ten, a diabeł, gdzie... A ty jesteś w Wiponsach, tak? Tak. A jaki ty miałeś movement w tej rundzie? Miałem movement taki, że zrobiłem sobie kartę. Kurde, później zrobił lawę kartę, robiłem. Lawę robiłem i z lawy pobiegłem. Przyciągnąć tego switcha na środku i pobiegłem robić... Problem jest taki, że zginęły dwie osoby teraz w tej rundzie, Brock i Karigoda. Tak, i Brock był podejrzany, więc można go wyeliminować. Karigoda świrowo powiedziano, że mnie nie widział, więc też to było podejrzane. Wydaje mi się, że na pewno, że to nie jest diabeł. Enigma troszkę, kurde, no jak poleciał do tych fuelów, no to był blisko niby tego medyka. A w medyku padł kill? Tak, w medyku padł kill. Okej, okay, ja nie byłem kompletnie na tej części minera. Mapy. Znowu ten nieszczęsny medyk. Jak jest miner, no to jest lipa, bo tak naprawdę może być kurwa wszędzie. No właśnie, jak był miner, no to w sumie... Mamy minera, ma ktoś info o drugim impostorze? No dobra, ale musimy teraz kogoś wyrzucić, no bo kurde jest dwóch impostorów, no. To jest najbardziej podejrzane. Ja sobie diabeł ufam, bo ja wiem, że ty nie mogłeś w pierwszej rundzie. Mi się AB wydaje, że to jest Enigma i Graf, szczerze mówiąc. A mi się wydaje, że ty myślę, Bloody że Enigma i Bloody. No to Enigma w dwóch opcjach, ja jestem tyle git. Chyba Enigma głosuje. Tak, ja jestem czysty, w obu przypadkach byłem daleko. W obu przypadkach byłem daleko od killa. Ja głosuję na Enigma. Ale jaki cwany, czapkę nawet na łeb założył, żeby brwi rudych nie było widać, jak się zakomunikował. Łatwo. Tak to się rozrygrywa. Ale powiem wam, że stresowałem się mega tą rundą. Przepraszam, Mario. Nie odzywaj się do mnie. Powiedz to, Bloody, błagam. Dobra. Co jeszcze raz mam powiedzieć? Typowy play grafa. Typowy play grafa. Co da, Mandzio? Na pewno nie jesteś zdrajcą, prawda? Na pewno jesteś... to mi się podoba. Władza! Władza opętana. Idziemy stąd? Chodźmy. Władza opętana. No i to się nazywa życie teraz. Teraz można żyć jak królowie. Ale tłoczno tutaj jest. Władza opętana. Dobra, stateczek. Zróbmy zadanie. Doskonale, przeskanujmy się. Było waiting for me? Okej, mam dla was ważne informacje. Jesteście wszyscy w laboratorium. Doskonale, ja mam... to powinno wykluczyć absolutnie wszystkich. Ale to nie jest prawda, ponieważ Zacha i Diabeł są za światach. Tak. Ale dwie ważne informacje. Więc tak, Diabeł zginął pierwszy, dosłownie przed chwilą. Widziałeś, jak umierał. Szmata zrobiła. Dobra, ale poczekajcie na logikę. Jeszcze, wszyscy wiemy, żeby nie zabijać diabła pierwszego. Jedyna osoba, która przyszła jako nowa, która jest o tym nie wie, to jest Guzik. To jest Guzik. Nie, nieprawda, ja wiem, że się nie zabija diabła. Nie, pamiętałeś tej zasady, Guzik, no. Ale dobra, ale jeszcze i tak. Zacha chciał... Wyjebcie go! Nie wiem... Oj, chciałem Zachę oskarżyć. Słyszałem jakieś dziwne głosy. Zacha nie żyje. No nieźle. No tak, Zacha. Dobra, kurwa. Czy ja mogę dokończyć? Dziękuję. Zacha podszedł do diabła i też zginął przy nim. W sensie podszedł i jakby coś, nie wiem, to jest pewnie jakaś rola, tylko że zapomniałem. Podszedł i zginął, co nie? Jakby próbując go, nie wiem, skrzesić. Jezu, ja wiem, ten debil Guzik zreportował, kiedy Zacha chciał zrespić diabła. Ale on się nie zrespił. Stary dobry trik, bo się respił. Aha, nie zdążył się zrespić. Stary dobry trik. Ale gdzie był te kila? Ale dobra. Uciekał od tego fraga w lewo.
kurde, zaraz przed tym jak ja wszedłem do rakiety, bo to był przy rakiecie, Enigma szedł z prawej do lewej, ale ktoś chyba szedł za tobą, Enigma, w takim razie. Tak, to był AB, wszędzie rozpoznał. Brock uderzył niedaleko. Mi na samym początku rundy wydawało się, że Brock wyskoczył z dziury na górze i go Time Lord cofnął i był stał na dziurze i miał takie, o nie! Powiem nie, tak, Brock nie jest impostorem, ja to mogę wam zapewnić. Też. Dlaczego klirujesz AB'ego akurat? O, jeszcze Brock się z AB'em kliruje, jeszcze bardziej podejrzany. Nie no. Czemu to się, nie Brock. Czemu się klirujecie AB i Brock? Wytłumacz to. Chociaż jest mi z tym bardzo źle, to nie Brock. AB, guys, o co gdzie chodzi? Guys, gdzie są ciała? Przed menem. Pod rakietą. Pod rakietą oba, tak? Tak. Karigoda, gdzie ty byłeś? Okay. Bo Zacha no chciał... ja widziałem, że wszyscy jesteście w lapsach. Zacha chyba w takim razie bez kitu chciał strzelić diabła, ale dlaczego to się nie stało od razu, no ja pierdzielę. Czyli jeśli Karigoda nie zabił, AB i Brock są czyści. To jest taką szmatą, żeby zabić diabła pierwszego. Tak, Enigma! Enigma! Ja zobaczyłem guzika, który stoi nad dwoma ciałami. Poza tym diabeł za niedługo przyjedzie do mnie i mi napierdoli, jeżeli będzie. Ej, może guzik... ...anuje swoje kości. Uć! I bym tego nie zrobił. Ej, a jeśli guzik zabił, zobaczył, że Zacha... Enigma potwierdza, że nie zabiłem, tak? Dobra, to musimy podjąć jakąś słuszną decyzję. Ja to na sumienia. Nie robię alibi, ja widziałem, jak stoisz nad ciałami. A, dobrze. O, sprytna zamiana! Swapper zrobił magię! I tak bym nie wiedział. Mamy potężnego Swappera. Ktoś tu jest jednak mądry. Albo głupi, jak to woli. Dobra, musimy chronić Mandzia. Jedyna słuszna zasada. Chronić Mandzia za wszelką cenę. O chuj, poszedł sobie. Chronić Mandzia. Chodźmy za Ibsonem. A tu jest Ibson, doskonale. Dobra. Czujecie to zło? Kurde. Przecież mówiłem, że trzeba zagłosować zgodnie z sumieniem i wywalić Grafa. Graf. Nie ciało. Może ja opowiem moją rundę. No. Zrobiłem ten i pobiegłem do specimena z Karigodą. Karigoda, potwierdź. Nie, ja nie pobiegłem na specimena. Pobiegłeś na dół dekontaminację, prawda? Byłeś w niej. Nie wszedłem. Nie jestem pewien, kto zabił AB'ego, bo się wydarzyło to bardzo szybko. I potem zrobiłem drugi kabelek, po pierwszy w pierwszej rundzie i zrobiłem trzeci w kiblu. I wybiegam i jest Mandzio i Bloody. Z tego co kojarzę, Graf, to jednak wyskoczyłeś z Venta, ale... Nie, zrobiłem kabelek, bo wybiegłem z kontaminacji. A gdzie wy byliście wcześniej? Mnie tam nie było. Dobra, to czekajcie, żeby tą sytuację wyjaśnić i oskarżyć niestety Grafa. Brock, widziałem cię zarówno w iponsach, jak i później na kamerkach, prawda? No, tak, no i guzik jest na przykład na dolnym kręceniu. Tak, czyli... Czyli co? Ja nie wbiegłem, nigdzie nie wbiegłem. Mój szósty zmysł od razu dobrze powiedział. Enigma, jeszcze co ty robiłeś, tak z ciekawości? Ja wybiegłem do specimena i odkryłem, że do specimena dostaję tylko ten Karigoda, jakby widział. Ja byś dał to pryncypałki, nie oskarżę. Poczekaj, jeszcze raz Enigma, co robiłeś? Pryncypałki, daj Karigoda. Chciałem się dostać do specimena i ogarnąłem, że na zewnątrz się nie da, tylko tunelem trzeba przebiec. A z której strony próbowałeś się dostać? A to gdzie? Próbowałem się dostać tam, gdzie jest tak jakby ten most nad jakimś kurwa jeziorkiem. Most nad jeziorkiem. Zanim umrę, chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli jest asasyn w tej gierce, to powinien spróbować Mandzio jako Swapper. Pozdrawiam. Potężny Swapper. Ej, a gdzie w tym wszystkim leżał AB tam w sumie, bo ja nie pamiętam już. Kurwa, w sensie nie słuchałem. Jak właśnie słuchasz. No, ale dobra, nie dowiem się, okej. Powiem tak, AB zginął tak szybko, że nie było w stanie tego zauważyć. Mandzio Swapper, asasynie, zrób to. Nie masz jaj. Boi się. Ale ja bym Swapperem, ta gra byłaby dużo ciekawsza. Co? Niestety, Mandzio nie jest Swapperem, Mandzio jest medykiem, co najwyżej. A Bladeusz i Mandzio na tropie złych impostorów, to jest to. Tutaj niczego nie ma, Mandzio, musimy to zbadać. Jest i on, Enigma. Jest i Guzikson. Co ty próbujesz osiągnąć, guzik? Jest i Brock. Dobra.
Mam ważne pytanie. Ja mam, nie mam, poczekaj, nie poczekaj, zadawać, poczekaj, a, nie, Karigoda, jedno... ale twoje pytanie nie ma sensu. Zepsujesz mi, no. Tak, zepsuję ci. Jesteście na O2, kto jest na O2? Jaczku, kogo nie ma na O2? Słuchajcie, słuchajcie, czy kiedyś interesowaliście się origami? Tak, nie. Tak. A tak, czy próbowaliście kiedyś origami robić z czegoś innego niż z papieru? Tak, tak. Z papieru toaletowego. Na przykład z liny, żeby zrobić pstryczek i Rudego powiesić za jajce? Tak, dokładnie! No. Bo Rudy próbował zabić Bladiego. Tak, niestety, widziałem na moich własnych oczach, wyciągnął nóż, a ja mu mówię mu, nie no, tym razem. Nie, dla ciebie, co no. To ma być? Niestety no, nie ma. Coś więcej niż głosuje na ciebie. Padłeś jak... Swoją wersję, żeby potwierdzić pańcie, bo właśnie chciałem spytać, czy widzieliście Enigmę, bo Enigma tyle stał był, w tym O2, że wydawało mi się, że jest w węcie po prostu. No nie, nie, biegał Enigma, w kółko. Blady i Manjo. I w pewnym momencie wyciągnął nóż i już ja wiedziałem, sens, że jest sens. Grubo. No, tak było. Ale optymistycznie, zakładasz, żebym użył węta. I dziękuję, po części, ale po drugie, nie zgadzam się. Enigma, machałeś tak tym nożem, że myślałem, że zaraz mnie posiekasz. Dobrze, że Mandzio był w pobliżu. No, ja tylko słusznie kroiłem. No, nie jaką tak... rybą jesteś, Dan? Jaki zoom, wariacie? Łosoś przede wszystkim, łosoś. Szablo ze mnie. Mandzio, czekałem tylko na taką puentę, że a propos tego origami, że tak się składa, że łatwo! Guzik był super. Ej, czemu nie mogłem zajebać Bladiego? Chuj z tym chodziło. O, miał tarczę. Miałem tarczę, niestety, byczku. Rudy, zajrzyj na chwilę. Nie tym razem, Enigma.